Rok 2012 był rokiem dobrym dla Dzierżoniowskiej Biblioteki. To nie tylko duża liczba czytelników, którzy odwiedzili placówkę, ale też remonty, które powoli się kończą. Zmienił się wystrój wypożyczalni dla dorosłych. Na ścianach możemy zobaczyć zdjęcia starego Dzierżoniowa, prezentujące chociażby uliczki, które dziś wyglądają zupełnie inaczej. Myślą przewodnią, która wspomaga nasze działania mające na celu zmiany estetyczne, jest Dzierżoniów. To jest taki główny nasz motyw. Chcemy wyeksponować urodę miasta, architekturę i jego historię. Mam nadzieję, że nam się to udaje przy pomocy oczywiście artysty plastyka, bo sami mamy oczywiście koncepcję, ale nie umielibyśmy to tak zaprojektować. I tak na przykład w miejscu, gdzie się znajdujemy, wyeksponowaliśmy Dzierżoniów przedwojenny. Po remoncie w wypożyczalni pojawiły się stoliki z fotelami, przy których czytelnicy mogą spędzić czas z książką. Środek postanowiliśmy wygospodarować jako takie miejsce klubowe i to też spełnia oczekiwania nasze, ponieważ lubią się tutaj przesiadywać młodzi czytelnicy, ale również starsi przychodzą po to, żeby się spotkać. Wymieniono też podłogę i regały. Nowe oblicze już niedługo będzie miała też czytelnia i dział dziecięco-młodzieżowy. W ubiegłym roku na remonty w bibliotece wydano blisko 40 tysięcy złotych. Będziemy też zmieniać wystrój biblioteki naukowej. Zmienił się również w filii wygląd korytarzy. Zostały ozdobione bardzo ładnymi fotografiami miasta. Rok 2012 to dobry rok, by podsumować poziom czytelnictwa w powiecie. Myślę, że dobra, nawet bardzo dobry. Jeszcze nie mamy wszystkich danych, to są dopiero wstępne takie szacunkowe liczby. Jesteśmy w trakcie podsumowywania tego roku, ale już widać, że nie było źle. Mimo wzrostu cen książek udało nam się kupić niewiele mniej niż w ubiegłym roku, a dzięki ofiarności czytelników pozyskaliśmy ponad 1500 książek, także nasze zbiory zwiększyły się o prawie 6000 pozycji. Także to nie jest naprawdę źle. W tym roku też będziemy robić wszystko, żeby książki kupować tanio, ale atrakcyjne, takie, na które czekają czytelnicy. Czytelnicy również nas nie zawiedli. W tym roku, w minionym roku, niewiele mniej jest czytelników zarejestrowanych, bo jest to około 8300 czytelników. Ponad 220 tysięcy wypożyczeń odnotowali w roku ubiegłym pracownicy Dzierżoniowskiej Biblioteki, czyli ponad 800 wypożyczeń dziennie. Wypożyczane były zarówno książki, jak i czasopisma i filmy. Grono czytelników interesowało się w 2012 roku historią regionu i kuchnią, na co wskazuje liczba wypożyczanych książek kulinarnych. Na topie była też fantastyka i tytuły takie jak Eragon, Gra o Tron, Zwiadowcy, książki o wampirach i wiele innych. Jaki będzie rok 2013? Bibliotekarze optymistycznie patrzą w przyszłość i jak twierdzą, liczba czytelników na pewno wzrośnie, podobnie jak liczba książek, które pojawią się w bibliotece.